Piotr Sobolewski. Zarząd Związku Piłkarzy Rzeczpospolitej Polskiej. Delegacja pomocy do Zarządu Województwa Związku Żołnierzy Wojska Polskiego i koła nr 25 przekazane do Marynarki Wojennej w składzie Wicenty Kurowski, Władysław Kierniewski oraz Konstanty Wasilewski. Instytut Pamięci Narodowej Mirosław Golon. Związek Więźniów Politycznych Oddział Gdynia, reprezentowany przez wiceprezesa Wandę Olszewską, skarbnika Ryszarda Kozińską wraz z rodziną oraz sekretarza Krystynę Bielaszewską. Śródmieście wraz z posłanką na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Dorotą Arkuszewską. W składzie tej delegacji również Katarzyna Stankiewicz oraz Jan Kłosa. Stowarzyszenie Oficerów Marynarki Wojennej. Kaszubsko-Kocińskie Stowarzyszenie Imienia Tajnej Organizacji Wojskowej Ruch Pomorski. Kolejną wiązankę składa Zarząd Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Gdyni na czele z prezesa Wojciechowskim. Kwiaty Zarządu Powiatowego Prawa i Sprawiedliwości składa pełnomocnik Prawa i Sprawiedliwości Marcin Korowa. Prawo i Sprawiedliwość, Komitet Gmina 3, Brawo i Witomino. Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości Gmina. Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni. Kwiaty składają Małgorzata Zwiercan oraz Andrzej Kołodziej, prezes Fundacji Pomorska Inicjatywa Historyczna.
ORP Warszawa na czele delegacji wiceprezes Lucjan Struza. Prezes gdyńskiej rodziny katyńskiej Barbara Pytka. NSZZ Solidarność. Delegacja Stowarzyszenia Rodzin Ofiar Grudzień 70 z prezesem Pawłem Władkowskim. Związek Żołnierzy Wojska Polskiego, koło nr 19, gmina Obrońców-Sywia przy Komendzie Wojennego Grudnia. Wiązanka w imieniu Związku Oficerów Rezerwy Rzeczpospolitej Polskiej imienia marszałka Józefa Piłsudskiego, Okręgu Pomorskiego z siedzibą w Gdyni, składa delegację oficerów z prezesem okręgu Marszałkiem Wolińskim. No ja to tylko Rysio składam. Zdjęcie gotowe? No. Proszę o odegranie sygnału cisza, a następnie hymnu do Bałtyku. Baszosz! Thank you.
Uroczystość zakończy wyprowadzenie wojskowej asysty honorowej i przegrupowanie do defilady, a następnie defilada, do której wszystkich Państwa serdecznie zapraszam do jej obejrzenia, równocześnie dziękując za przybycie i udział w uroczystości. Kompania Ważność! Czwórki w prawo! Zwróć! Tak zakończyła się uroczystość 15 sierpnia Marynarki Wojennej, święto obchodzone w ramach Święta Wojska Polskiego w Gdyni. Pomorska Telewizja Narodowa, Czerwony Korsarz zaprasza do Gdyni, do portu oglądania Marynarki Wojennej. Dzisiaj można Muzeum Marynarki Wojennej obejrzeć eksponaty nieodpłatnie. Zapraszamy. Ahoj.